W Sosnowcu giną rowery miejskie. Prezydent miasta zaapelował do mieszkańców o to, żeby zgłaszali przypadki porzuconych jednośladów. Wakacje to czas, kiedy częściej dochodzi do takich sytuacji, ale nie tylko. Często było też tak, że gdzieś na samym początku na przykład sezonu rowerowego gdzieś te rowery były znajdywane albo na jakiś, na przykład ktoś też zostawiał pod jakąś prywatną posesją, albo po prostu go gdzieś porzucił w centrum miasta i tyle, prawda? Więc no my też mamy bardzo prośbę do mieszkańców, aby jeżeli już korzystamy z tych rowerów, one są po to, żeby z nich korzystać w taki sposób, do jakiego są przeznaczone i no przestrzegać tych wszystkich tutaj zasad. Często mieszkańcy nie wiedzą jednak, gdzie zgłaszać takie sytuacje i dzwonią na przykład na Straż Miejską, a dopiero na końcu informacja trafia pod właściwy adres, czyli do firmy Nextbike. Faktycznie za takie niezgodne z regulaminem zachowania, jak porzucanie, można otrzymać karę. Podstawową karą to jest po prostu zwrot rowerów w takim innym miejscu niż stacja, jeśli chodzi o sosnowiecki rower miejski. To jest tam około 200 zł, niecałe 200 zł. No i zdarzają się takie kary. Rzeczywiście, no ale to też nie jest bardzo duża kwota w porównaniu do kwoty kradzieży bądź właśnie utraty roweru. Tutaj mówimy już o 2000 zł, a tak naprawdę jeżeli to jest rower ten trójkołowy bądź tandem, to jest to nawet 4 czy 7 tysięcy złotych. Jednak czasem trudno jest namierzyć sprawcę, bo zwykle nie wiadomo, kto porzucił rower. Dlatego pozostaje sprzątać po tych, którym po drodze odechciało się pedałować.